dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zanim na dobre ruszy takie szaleństwo przygotowań świątecznych, zanim jeszcze pójdziesz na zakupy, czy jeszcze sprzątać jakieś ostatnie części swojego mieszkania, czy też przygotowywać się, daj sobie chwilę relaksu, chwilę z kawą przy naszym programie. Naprawdę warto, bo dzisiaj do wygrania fantastyczne nagrody. Zresztą już tutaj widzicie za mną i nie tylko nagrody w studio, ale również do wygrania aż 47 tysięcy złotych w naszym konkursie SMS-owym. Taka właśnie jest kumulacja, więc również warto z nami grać. Ale zanim przystąpisz do gry, ja tylko przypomnę, że w naszym programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. W trakcie trwania programu zagramy kilka konkursów interaktywnych, do których możesz zgłaszać się pod wskazane numery. Pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za to, które nie połączy cię ze studiem, ale płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. I aby wygrać, należy odnaleźć otwartą linię i udzielić prawidłowej odpowiedzi. W tym przypadku akurat szukamy imienia z literką L na drugim miejscu. Nie każda linia łączy studium, musisz zgłosić się we właściwym momencie i odnaleźć właściwą linię. Łączna pula nagród w naszej wielkiej zimowej loterii to aż 1 900 000. Więc takie pieniądze rozdajemy, a wysyłamy te, które wygrasz w ciągu 5 dni roboczych. Nasz regulamin został zaakceptowany przez Izbę Celną, a program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez tą Izbę. Wszelkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej www.tvn.pl, a regulamin znajduje się na 860 telestronie. To teraz już w takim razie ruszamy do zdobywania pieniędzy. Popatrzcie, aż 5 kopert, czyli aż 5 poprawnych rozwiązań. W każdej z tych kopert ukryte jest jakieś imię. I jedyna zasada, którą tutaj należy pamiętać, to to, że ta literka L musi znaleźć się na drugim miejscu. No i oczywiście, jak zwykle, prosimy tylko wyłącznie o imiona w pełnej wersji językowej, bez żadnych skrótów, zdrobnień, tylko takie, które są zapisane, tak jak w kalendarzu, jak w dokumentach. No to sprawdzamy. Dzień dobry. Dzień dobry, Olaf. Olaf? Olaf, nie jest to imię z koperty, ale zapiszę jako podpowiedź, żebyśmy wiedzieli, co już było, żeby było łatwiej szukać. Czyli pierwsza propozycja dzisiaj to było Olaf. I już kolejna osoba, może się zgłaszać. Słuchajcie, jeszcze trochę o nagrodach, ponieważ słuchajcie, bo tutaj jeszcze nie wyjaśniłam, powiedziałam, że za moimi plecami, właściwie obok mnie, ale tak, 100 zł to jest od razu gwarantowana suma, którą dostajesz w momencie, gdy podasz mi poprawną odpowiedź, ale również możesz sobie wybrać którąś z tych 16 walizek i tam kryją się przeróżne nagrody, w sumie 3,5 tysiąca złotych, czyli 100 zł to jest początek, ale później jeszcze do tego dobierasz sobie kolejną nagrodę. I tu minimum jest 100 zł, może być też 0,5 tysiąca, więc tak naprawdę za takie jedno imię możesz nawet 600 zł zarobić dzisiaj o poranku. Będzie na pewno przyjemniej i trochę milej wydawać te pieniądze, przygotowując się do świąt, wiedząc, że 600 zł trafi do twoich rąk już po świętach. No to dobrze, no to nie jest to imię Olaf, to jakie inne imię jako drugą literkę ma literkę L? Tych imion nie ma wiele, a aż 5 jest zapisanych w kopertach, więc ja myślę, że tutaj naprawdę spora szansa, żeby dzisiaj bardzo fajnie zarobić. Może bałeś się kupić więcej prezentów, no bo nie ma tych funduszy, to jeszcze możesz dzisiaj coś dokupić, dlatego że będziesz wiedział, że te pieniądze trafią do ciebie. Dzień dobry. Dobry. Witam pana serdecznie. A jak pan ma na imię? Grzegorz. No wprawdzie Grzegorz nie pasuje, ale na coś pan wymyślił. Jakie imię? Aldona. Aldona. Aldona też nie jest w kopercie, ale nadaje się do konkursu, więc będzie tutaj podpowiedzią dla wszystkich. Aldona. Czyli na razie mamy od naszych widzów dwie podpowiedzi. Olaf, Aldona i szukamy już następnej. Tak jak powiedziałam, to jest dosyć specyficzny zbitek liter. To nie jest tak, że na przykład powiedziałam proszę o imię z literką A albo z jakąś konkretną literką. Tylko nie dość, że proszę akurat z literką L, to jeszcze na drugim miejscu. Dzień dobry. Alicja. Alicja, też nie jest jeszcze to odpowiedź, na którą czekałam, ale proszę, zbliżamy się, cały czas się zbliżamy. Może już kolejna osoba poda mi tą właściwą odpowiedź, tym bardziej, że tak jak powiedziałam wcześniej, nie jest to jedna konkretna koperta, tylko mamy aż 5 kopert i w każdej z nich znajduje się rozwiązanie, za które zapłacę. I jeszcze raz przypomnę, od razu na początku bardzo wyjątkowa nagroda, bo nie dość, że masz gwarantowane pieniądze w wysokości 100 zł od razu, to jeszcze potem możesz sobie wybrać jakąś z tych walizek. Od 1 do 16 ponumerowane są te walizki i w nich w sumie 3,5 tysiąca jeszcze dodatkowo dla was. Czyli tak naprawdę dwie nagrody za jedno imię, więc tutaj warto się zastanowić. Może akurat, co po niektórzy przed telewizorem mogą swoje własne imię wykorzystać. Też można, czemu nie? Przedstawić się na antenie.
no i przy okazji wygrać całkiem sympatyczną kwotę pieniędzy. To co, zanim na dobre ruszy całe szaleństwo jeszcze dzisiejsze, bo ja sama wiem, no tyle tych przygotowań, prawda? Tu jeszcze coś trzeba posprzątać, tu jeszcze coś trzeba przygotować, tu trzeba jeszcze coś kupić. Zanim to wszystko ruszy, to jeszcze spokojnie dzisiaj możesz z nami się pobawić. O, strata szansy. To w takim razie kolejna osoba, mam nadzieję, już zgłasza się z następnym pomysłem. To nie ma na co czekać. Może się zgłaszać jedna osoba za drugą. W każdej chwili można znaleźć się u mnie w studio, więc zastanów się. Skoro druga literka to L, to można by sobie pomyśleć o pierwszej, prawda? To na przykład był Olaf, Aldona, Alicja. Ale jaka może być pierwsza litera? Może być faktycznie jakaś samogłoska typu A. Może O, może E, może U, albo jakaś spółgłoska, bl, może takie imię, bl. Dzień dobry. Halo, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Pewnie przygotowania do świąt pełną parą, tak? Już ruszyły. To cieszę się, że znalazła pani czas, żeby z nami się pobawić. To jakie to może być imię? Alojzy. Alojzy. No nie, jeszcze nie to, ale proponuję, jeżeli ma pani chociaż 5 minut jeszcze czasu, to żeby jakieś kolejne imię znaleźć i się jeszcze zgłosić. Alojzy, bo na razie żadna walizka nie jest otwarta, czyli wszystkie do wyboru. Można zabrać, którą się tylko chce. Przypominam dzisiaj za poprawną odpowiedź w tym konkursie. Nie dość, że 100 zł od razu jest, to jeszcze sobie wybierasz jedną z 16 walizek. Otwieram i zobaczymy, jaka jest dodatkowa jeszcze nagroda. Czyli oprócz tych 100 zł jeszcze tutaj może być nawet 500 zł. Więc zobaczymy, czy ktoś z was właśnie za następne imię zabierze na przykład 600 zł. Czyli tak, Olaf, Aldona, Alojzy i Alicja. Coś ta literka A, widzę, że taka popularna jest jako pierwsza. Jedyna rzecz, musisz mieć ukończone 18 lat, to jest ważne i wtedy już można dzwonić. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. To co pan wymyślił? Albert. Albert. No nie jest to jeszcze ta, ale zapisujemy również, czy jednak ukochana literka A. Albo tak zaczynacie, może to taka droga dedukcji. Albert. No to szukamy dalej. No w takim razie literkę A trochę mamy przetestowaną. Może coś tam się jeszcze znajdzie. Ewentualnie można już zaczynać na przykład też z jakimiś innymi literkami jako pierwsze, bo na pewno wiemy, że ta druga litera to L. I jeszcze raz przypomnę, żeby przypadkiem żadna pomyłka się nie zdarzyła, że wyłącznie imiona w pełnej wersji akceptujemy, czyli żadnych zdrobnień tutaj nie może się pojawić. A to właśnie dlatego, żeby ci było łatwiej, bo gdybym ja dała tutaj jeszcze do kopert jakieś zdrobnienia, to strasznie ciężko by było tutaj nam na to wszystko wpaść. Dlatego uznajemy tylko wyłącznie w pełnej wersji imiona. Dzięki temu będzie łatwiej. 5 kopert dalej do otwarcia. Kto wie? Słuchaj, może jeszcze przed świętami nawet takie 2-3 koperty otworzysz. To dopiero by było. Takie 3 nagrody na przykład sobie wygrać jeszcze dzisiaj, zanim udasz się na zakupy. Zanim zaczniesz kupować wszelkie składniki potrzebne do Wigilii. Dzień dobry. Eliza. Eliza. Nie, muszę powiedzieć niestety nie, ale powiem też wesołych świąt, Eliza. I powiem tak również, że od tej pory za każdą z tych kopert od razu 150 zł, a potem jeszcze dorzucam walizkę. Czyli 150 zł plus to, co w walizce, którą sobie wybierzesz, jest ich aż 16, więc możesz nawet już pomyśleć nad jakimś swoim szczęśliwym numerem. Może, nie wiem, 7 jest szczęśliwa, może 2 dla ciebie, może 10. Tu na pewno wszędzie są pieniądze, czyli nie ma czegoś takiego, że walizka jest pusta. Nie, nie, nie. Tak się na pewno nie zdarzy. W każdej z nich jest gotówka minimum 100 zł, może być nawet 500 zł. No to dobrze, zastanawiamy się jeszcze raz. Skoro była Eliza, Albert, Alojzy, Alicja, Aldona, Olaf, to jakie jeszcze imię ma jako drugą literkę L? O, proszę, ktoś wymyślił. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Jak ma na imię? Wiesław. Panie Wiesławie, to jak pan myśli, co może być w kopercie? Jakie imię? Klara. Klara, pasuje, ale jeszcze nie jest to odpowiedź, za którą mogę zapłacić, więc panie Wiesławie, proszę spróbować jeszcze raz. Może uda się z jakimś innym i zupełnie imieniem. Czyli Klara nam tutaj doszła do tych podpowiedzi. Znowu myślimy. Dobrze, że przynajmniej nie ma takiego rozgraniczenia, że tylko imiona męskie albo tylko imiona żeńskie. Tutaj, jak widzicie, wszelkie imiona przyjmuję pod warunkiem, że są w pełnej wersji i pod warunkiem, że jako ta druga literka jest literka L. Jeżeli to się zgadza, to już jest bardzo duża szansa, że to będzie któraś z odpowiedzi, które zamknięte są w 5 kopertach. Czyli jeszcze raz przypominam, aż 5 szans na nagrodę, aż 5 poprawnych rozwiązań, więc może akurat ktoś z was już wymyślił następne imię. Spokojnie się zastanów teraz, może coś z końca alfabetu, WLZL na przykład,
Chociaż ciężko by było chyba w ten sposób musieć. Jednak te samogłoski jakoś tak łatwiej nam tutaj brzmią jako pierwsze. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią serdecznie. Co to może być za imię? Blanka. Blanka. No faktycznie jest takie imię, ale nie w kopercie. Nie w kopercie jeszcze. Blanka. Blanka. Ale to nie ma się co przejmować czy martwić, dlatego że każde takie imię zbliża nas, każda taka propozycja zbliża nas do tego, co jest w kopertach. Skoro my mamy już tyle propozycji zapisanych, skoro jest tyle podpowiedzi, to znaczy jesteśmy naprawdę blisko tych rozwiązań. To uwaga! Od tej chwili za kopertę 200 zł gwarantowane będzie. 200 zł plus oczywiście to, co w walizce, którą sobie sam wybierzesz. Czyli dwie nagrody w dalszym ciągu, tylko ta pierwsza na dzień dobry od razu już większa. No to jeszcze raz sprawdzamy. To było. Przeanalizuj to, co znajduje się na tablicy. Tutaj też możesz zerkać, żeby sobie już wybrać którąś z tych walizek. No a potem mam nadzieję, szybciutko się zgłaszasz, zanim ktoś inny wymyśli podobne imię. Bo jednak, tak jak powiedziałam, to jest bardzo specyficzny dobór liter. Więc tutaj tych imion nie ma wcale tak, tych pomysłów nie ma wcale tak wiele. Dlatego, że tutaj konkretnie wymagam imienia, które ma literkę L, ale na drugim miejscu, czyli to nie jest dowolnie, gdziekolwiek ta litera L może być, bo tak by było łatwiej, tylko ona musi być dokładnie na drugim miejscu. Więc ja proponowałam taką metodę poszukiwania, żeby sobie tą pierwszą literkę wypełniać. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię. Co to może być? Ilona. Nie jest to Ilona, ale życzę ci wesołych świąt. Mam nadzieję, że spróbujesz jeszcze raz. Ilona, czyli nie Blanka, nie Klara i nie Ilona. Mieliśmy takie ostatnie propozycje tutaj, które padły. Było też kilka wcześniej: Olaf, Aldona, Alicja, Alojzy, Albert, Eliza. Jeżeli twojej propozycji jeszcze nie ma na tablicy, to w tym momencie bardzo fajna szansa na ciekawą nagrodę, bo tak 200 zł od razu otrzymujesz jako nagrodę gwarantowaną, a potem sobie przechodzimy do tych walizek i jeszcze oprócz tych 200 zł wybierasz sobie walizkę. Od 1 do 16 w sumie 3,5 tysiąca zamknięte w tych walizkach i tutaj znajdują się na pewno też nagrody, czyli nie ma tak, żeby nic nie było. Od 100 do 500 zł jest zamknięte w walizce, czyli dwie nagrody. Dzień dobry. Halo, witam. Halo. Dzień dobry, to powiedz dobry. Mi, co wymyśliłeś, jakie imię? Klaudia. Nie Klaudia. Ale gramy dalej, szukamy dalej. Ja bym chciała już otworzyć, przyznam szczerze, walizkę. Już jestem sama bardzo ciekawa akurat na jaką kwotę trafisz, co tam będzie w tej walizce. No już chciałabym zobaczyć, kto wygrywa, usłyszeć tą radość jeszcze przed świętami. To wszystko jest do wykonania. 5 kopert, jak na razie cały czas na tablicy, czyli 5 nagród do zabrania. Ale w tym celu trzeba wymyślić jakieś imię z literką L na drugim miejscu. To sprawdzamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. To jakie imię ma jeszcze L na drugim miejscu? Elżbieta. No Elżbieta tak, ale nie, muszę powiedzieć, znowu muszę powiedzieć nie. A czemu my tak krążymy wokół akurat tych 5 propozycji? Słuchajcie, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś inne imię wymyślone, nie ma go na tablicy, a ma ukończone 18 lat, to mam nadzieję, że łapie za telefon i szuka otwartej linii, bo dzięki temu tutaj trafia do studia. Podajesz mi rozwiązanie i masz 200 zł plus walizkę, takie dwie nagrody trafiają do ciebie, tylko pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za to, które nie połączy cię ze studiem. Dzień dobry. Elwira. Też nie. No co się dzieje, słuchajcie? Dlaczego Elwira i Elżbieta, a nie właśnie, no właśnie, nie mogę powiedzieć co. Ale powiem wam, że tak, skoro tyle imion jest na tablicy, to naprawdę jesteśmy bardzo blisko. Więc właściwie ja teraz przy każdym telefonie spodziewam się już tego, tak, hura, to właśnie jest to. Ale spokojnie się teraz zastanów, skoro nie Elżbieta, skoro nie Elwira, to... Dzień dobry. Dzień dobry. To co to może być za imię? Olivia. Też nie Olivia. Przyznam, że jestem zdziwiona. No ja rozumiem, że nie wszystkie 5 otwarte, ale wszystkie 5 zamknięte koperty jeszcze? To jest aż niemożliwe, no po prostu teraz ktoś musi trafić już. 5 kopert, aż 5 różnych rozwiązań, a tych imion nie ma wiele, bo tutaj konkretnie musi być literka L na drugim miejscu, więc sam widzisz, że to jest bardzo duże ograniczenie. No to skoro nie, to było Elżbieta, Elwira i Olivia, takie były 3 ostatnie propozycje, to co jeszcze pasuje? Twoja propozycja to? No właśnie, może akurat w kopercie, czyli 200 zł plus walizka. Tak wygląda w tym momencie stawka za to, że powiesz mi, jakie imię wymyśliłeś.
Jeżeli tylko jest w kopercie, to wszystkie te nagrody są twoje. I 200 zł, i walizka. Trudniej już coś wymyślić. No ale mam nadzieję, ja wiem, że teraz pewnie myślisz, ojej, co ja jeszcze muszę zrobić, jeszcze to i to i to. Na chwilę o tym w ogóle nie myśl. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, to co to może być za imię? Eleonora. Eleonora, też nie jest tą odpowiedzią, na którą czekam. Eleonora. Eleonora. No nic, szukamy dalej, wszystko przed nami. Jeszcze 5 kopert do wygrania. Słuchajcie, zastanawiam się, co się dzieje, dlaczego akurat padają wszystkie inne odpowiedzi, a nie te, których szukamy. Jeszcze 5 kopert. Wszystkie zamknięte, wszystkie właściwie dla ciebie do zabrania. Słuchajcie, 3 odpowiedzi z tych 5 są naprawdę bardzo proste. Nawet powiedziałabym wręcz codzienne. Że tak powiem, jesteś w stanie je wymyślić bardzo szybko. Dobrze, ale ja wiem, że łatwo się mówi, gdy się te odpowiedzi zna, gdy się jest po tej stronie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Masz ukończone 18 lat? Tak. Super, to możesz zagrać. Jaka to odpowiedź? Ola. Ola? To nie jest pełne imię. Powiedziałam, że tylko i wyłącznie pełne wersje imion, bez żadnych drobni i skrótów. Nawet nie zapisuję, bo to nie jest taka propozycja, która się kwalifikuje do naszego konkursu. Zdrobnienia zupełnie tutaj nie uznaję. Tak jak powiedziałam, to jest dla waszego dobra, bo dzięki temu jest po prostu mniej tych możliwości i o wiele większa szansa, że trafisz w odpowiedź z koperty. Czyli w kopertach są tylko pełne wersje imion. Szukamy dalej. No na pewno nie Ola, bo to jest zdrobnienie. Na pewno nie też żadna z odpowiedzi, które są już zapisane. To szukamy dalej. Co jeszcze? Czego brakuje? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jaka to może być odpowiedź? Aleksander. Aleksander? Nie jest to Aleksandr, ale cieszę się, że nie ma żadnego skrótu już teraz zdrobnienia. Aleks, dzięki temu możemy wykluczyć tą odpowiedź. Aleksander. Dobrze, czyli kolejny krok zrobiliśmy do przodu. Szukamy dalej. Szukamy jeszcze. Imienia z literką L na drugim miejscu. Szybciutko możesz właśnie przejrzeć te imiona, które już były. Olaf, Elżbieta, Aldona, Elwira. Dzień dobry. Witam. To jakie imię jeszcze nie pojawiło się na tablicy? Klaudyna. Klaudyna? No nie pojawiła się na tablicy, ale też nie ma jej w kopertach. Dobrze, słuchajcie, zrobimy tak, zanim w ogóle zapiszę. 250 zł od tej chwili będzie za kopertę. Dobrze, plus oczywiście walizka. I już zapisuję Klaudyna. Klaudyna, czyli ci, którzy myśleli o tym imieniu, trzeba poszukać jeszcze raz. Ja proponuję po prostu się teraz zastanowić, jeżeli ktoś może wyciągnąć te kalendarze, przy okazji przypomnieć sobie, komu zapomniałeś wysłać kartki świątecznej i zadzwonić do niego, zamiast wysyłać już kartki. Ale jeszcze teraz jest szansa na naprawdę sporą nagrodę. Dzień dobry. Alfred? Alfred? Też nie. Taki był znak zapytania. No muszę powiedzieć nie na to pytanie. Nie jest to Alfred. Alfred. Czyli mamy kolejną propozycję na tablicy. Sporo tych propozycji już tutaj jest, czyli jesteście coraz bliżej tych propozycji z kopert. Czyli przypominam, że tutaj nie mamy jednej odpowiedzi, dwóch, tylko aż 5 kopert, w których zamknięte są imiona, które myślę, że znasz i kojarzysz dobrze. Dzień dobry. Alina. Alina. Tak, wreszcie, wreszcie jest. Czyli tak. Jak masz na imię, powiedz mi jeszcze. Słuchaj, w tym momencie już masz 250 zł, ja tylko pokazuję, Alina, ale jeszcze powiedz mi, którą kopertę byś chciała? Przepraszam, walizkę. 1 do 16. 8. 8, 8 szczęśliwa. To sprawdzamy, co jeszcze będzie. 250 plus 200 zł, czyli 450 zł dla ciebie. Czyli jeszcze dodatkowo w tym okresie świąteczno-noworocznym. Dobrze, to ja w takim razie tutaj zapiszę Alina. Żebyśmy wiedzieli też, że to już było, żeby się nie powtórzyło. Alina, no! No właśnie, zaczęła się ta dobra, myślę, pasta. Mówiłam, że tu są proste odpowiedzi. Alina, wszyscy kojarzymy to imię. Dobrze, to szukamy następnego takiego imienia, żeby kolejną walizkę otworzyć i kolejną nagrodę zabrać. Czyli Alina była pod dwójką, co jest w innej kopercie. Dzień dobry. Dzień dobry. To co może być w innej kopercie? Olga. Olga? Też! No mówiłam, że dobra passa. Zaraz, chyba trójeczka to była. Jak ty masz na imię, powiedz mi jeszcze? Marzenko, właśnie w tym momencie masz 250 zł. Ja pokazuję oficjalnie, a teraz pokazujesz mi też, który numerek walizki mam otworzyć. Właściwie mówisz mi. Od 1 do 16 oprócz 8. 9. 9, dobrze, to sprawdzamy 9, czyli 250 plus... Plus 100 zł, czyli 350 zł należy do ciebie. Bardzo ci serdecznie gratuluję.
a my gramy dalej i widzicie, mówiłam, że dobra pasta, wiedziałam, że tak się stanie, że właśnie nic, 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 a potem ruszymy jak z kopyta. Każda osoba pełnoletnia może zarobić i kto jest kolejny, kto ma ochotę na następne pieniądze. Słuchajcie, dobra pasta się zaczęła. W tym momencie jedna osoba za drugą otwierają koperty, więc trzeba być może skorzystać z tego, że jest taki idealny moment na wygranie. I sprawdzamy, trzymam mocno kciuki, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. To jakie to może być imię? Olaf. Ale Olaf, już pierwsza propozycja, która nam dzisiaj padła, to był Olaf. No, wiem, że łatwo przeoczyć przy takiej ilości imion, które już tutaj były, ale jeżeli masz jakąś propozycję, jeżeli masz jakieś imię, ja proponuję dosłownie 10-15 sekund spędzić na tym, żeby porównać, czy nie ma takiego imienia już tutaj na tablicy. Słuchajcie, zrobimy tak. 4 minuty do końca konkursu. 3, 2, 1, start. I 4 minuty walczycie o jeszcze te 3 koperty. Dzień dobry. Witam. Witam serdecznie. To co to będzie za imię? Florian. Florian, nie jest to Florian. Dziękuję serdecznie. A my gramy dalej. Florian. Florian. Czyli mamy następną propozycję na tablicy i szukamy tej z koperty. Teraz szybciutko przypominasz sobie wszelkie imiona, które kojarzysz. Wybierasz te, które mają L na drugim miejscu. Kończymy konkurs. Popatrzcie, dwie walizki otwarte. Jeszcze 3 można otworzyć. Jeszcze 3 koperty, 3 poprawne odpowiedzi, ale kończymy ten konkurs. Zwróć uwagę na zegar, 3 minuty i 20 sekund jeszcze. Uda się na pewno, tylko teraz się spokojnie zastanów. Odłóż wszystko, listę zakupów, wszystko, o czym myślałeś, możesz odłożyć na potem. Teraz pomyśl o imionach. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. To co to może być za imię? Klement. Jeszcze raz proszę. Klement. Klemens, nie jest to imię z koperty, ale dziękuję serdecznie i pozdrawiam. To zrobimy tak, 300 zł plus walizka, od tej chwili grasz o takie pieniądze. Klemens, 2 minuty i 40 sekund do końca, znaczy jeszcze można zawalczyć, można jeszcze wymyślić jakieś imię i można się z nim tutaj zgłosić, tylko trzeba w tym momencie naprawdę się skoncentrować i skupić. Szukamy, szukamy dalej, może wśród znajomych, może na przykład właśnie będziesz wypełniał tą pierwszą literę i wtedy masz taki początek, al, bly, na przykład kl, tutaj różne mieliście zbitki liter na początku i akurat przypadkowo przypomnę ci się jeszcze jakieś imię. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, to trzymam kciuki, to jakie imię to będzie? To będzie może Alojzy. Alojzy? To nie będzie Alojzy, pozdrawiam cię serdecznie, a Alojzego nie był, był Alojzy, tak właśnie coś mi się wydawało. Był Alojzy, już jest na tablicy. No wiem, że łatwo jest popełnić błąd, łatwo o powtórkę teraz już, ale też równie łatwo jest trafić w kopertę, skoro już tyle imion było i skoro one się tak powtarzają często. Czego jeszcze tutaj nie mamy? Jakiego imienia jeszcze nie ma? Literka L na drugim miejscu. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jakie to imię? Aleksandra. Ale też nie, no był Aleksander, trzeba spróbować z Aleksandrą. Sprytnie, ale to nie jest imię z koperty. I gramy dalej, jeszcze 1,5 minuty jest. Aleksandra. Czyli mamy następną propozycję zapisaną, szukamy, szukamy jeszcze jednej. Co to może być? Nie Aleksandry, nie Aleksandra, Klemens, Florian, Alfred. Mnóstwo tych imion było już. Jeszcze 3 koperty, jeszcze 3 propozycje, za które mogę zapłacić 300 zł, plus jeszcze do tego dobierasz sobie walizkę. Ale mamy tylko minutę i 10 sekund. I 6 sekund, 5 sekund. W tym momencie już 3 sekundy, 2, 1, ostatnia minuta. Ostatnia minuta, kiedy można walczyć jeszcze w tym konkursie. Dzień dobry, halo? Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo. Jakie to może być imię? Halo, jakie halo? To imię? Aleksy. Przepraszam, Aleksy to nie jest propozycja z koperty. Aleksy, czyli 35 sekund, bardzo mało czasu, ale jeszcze zdążysz, żeby wygrać 300 zł plus walizkę. Szukamy, bo jeszcze dosłownie sekundy nas dzielą do końca konkursu. Wykorzystaj te ostatnie sekundy. Wykorzystaj jeszcze tą chwilę, kiedy możesz wygrać naprawdę dużą nagrodę. 20 sekund. Jeszcze w tym momencie sięgnąć możesz po telefon i podać mi prawidłową odpowiedź. 3 koperty czekają. Dosłownie sekundy dzielą nas od końca konkursu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ostatnia osoba. Dzień dobry. Dobry. Jaka to może być odpowiedź? Olgierd.
Olgierd, nie, to też nie stała odpowiedź, na którą czekałam. To ja wam pokażę w takim razie, co było w kopertach. W kopercie numer jeden mieliśmy Ulryk, no powiedziała, że to jest taka jedna z tych trudniejszych, ale tutaj już popatrzcie, na przykład czwórka, mieliśmy odpowiedź Gloria, więc myślę, że wszyscy kojarzą, i piątka, ostatnia odpowiedź, to było imię Albin. Więc też tutaj blisko byliście w przypadku niektórych imion. Słuchajcie, to w takim razie nowy konkurs, kolejna szansa. 400 zł gwarantowane i musisz mi powiedzieć, jakie trzy miasta ukrywają się tutaj. Więc jak widzicie, przemieszane są tutaj te nazwy i wszystkie trzy musisz mi podać. Więc o tyle jest to trudne zadanie, że nie wystarczy sobie wybrać tego, które zauważyłeś, tylko wszystkie trzy musisz mi podać. Czyli zwróć uwagę, na przykład tutaj mamy taką tablicę z nazwą, tak? I trzeba te literki tak przemieszać, żeby ta nazwa się pojawiła. Czyli dokładnie wykorzystujesz te, które już tutaj masz. Wszystkie litery potrzebne do stworzenia tego miasta znajdują się na danej tablicy. I one są w obrębie tej tablicy, więc tutaj się nie musicie bać, że one są jakoś przemieszane pomiędzy sobą. Czyli na przykład na pierwsze patrzysz, widzimy co? Takijowce, no ciężko by tutaj odgadnąć, co to jest. Ale można sobie na przykład zapisać gdzieś na kartce, próbować w różnej kolejności zapisywać te litery. A gdy masz tą nazwę, zapisujesz ją, mam nadzieję sobie, żeby nie zapomnieć. I 400 zł trafi do ciebie, jeśli znajdziesz te dwie kolejne. Kto jest już gotów? Czyli za wcześnie jeszcze? No, jeśli będziesz gotów, a jesteś osobą pełnoletnią, to proponuję chwycić za telefon i odnaleźć otwartą linię, bo dzięki temu możesz podać mi te trzy nazwy, a ja na pewno wyślę w ciągu 5 dni roboczych wtedy 400 zł do twoich rąk własnych. Tylko pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za to, które nie połączy się ze studiem, ale za to płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Zresztą wszelkie szczegóły są na naszej stronie www.tvn.pl. No to jak, masz już jedną? Czy może dwie się udało już odgadnąć? Bo trzy? Czy komuś się udało już trzy? No nie wiem, bo to jednak jest trochę pracy. Tutaj trzeba się zastanowić, przemieszać te litery. Nie musisz zaczynać od pierwszej. Jeżeli na przykład szybciej ci się skojarzy ta druga albo trzecia, zacznij od tego, co jako pierwsze przychodzi ci do głowy, a zaczniesz kolejne szukać, gdy już tamtą będziesz miał zapisaną. No to jak? Może nawet swoją nazwę gdzieś tutaj znajdziesz, rodzimą. Może tak akurat się zdarzy. Wtedy tym bardziej potraktuj to jako znak, że trzeba zadzwonić, że trzeba powalczyć o to 400 zł. No dałam w sumie dosyć trudne zadanie, bo to nie jest jedna nazwa, tylko aż trzy tutaj zlepiłam. No to jak? Słuchajcie, to tak, skoro w poprzednim konkursie graliśmy walizkami, to ja wam jeszcze pokażę, gdzie była najwyższa nagroda. Słuchajcie, tutaj o, w tej walizce numer 4, popatrzcie, była ta nagroda, o której mówiłam. Więc jeżeli ktoś tak dla własnej satysfakcji chciał się przekonać, ciekawe, czy bym trafił, no to już można się przekonać, że to było w czwórce. Słuchajcie, a na pewno, jeżeli masz te miasta, na pewno trafisz w właśnie taką nagrodę, bo właśnie 0,5 tysiąca zapłacę za te trzy miasta, czyli podwyżka, znowu nagroda idzie w górę. 0,5 tysiąca, tylko zastanawiamy się jeszcze. Może już chciałeś zrezygnować, może już myślałeś, nie, bo ja muszę się zająć tym. Spokojnie, zdążysz, z wszystkim na pewno zdążysz. 5 minut, tyle sobie daj, dobrze? 5 minut, siądź przed telewizorem spokojnie, spójrz na te litery. Czy widzisz tutaj na przykład w środku jakąś nazwę? Popatrz. Ta literka ni, no nie w każdej nazwie miasta jest literka ni, prawda? Przypomnij sobie jakieś nazwy miast, gdzie by ona występowała. Zobacz na ten zbitek liter. Wygląda to, jakaś nazwa jest? A właśnie, czyli jak jedną ułożyłeś, to może uda się również z tą pierwszą i z tą trzecią. I wtedy 0,5 tysiąca możesz odebrać właściwie w każdej chwili, gdy będziesz gotów. Ja wiem, że wiele osób będzie zbyt zajęta, żeby z nami zagrać. A jeżeli masz trzy miasta, bo to mnie właśnie interesuje, to 0,5 tysiąca masz na pewno, gwarantowane i pewne tutaj. Czekają po prostu na ciebie. No to nic, poglądamy jeszcze raz. Tutaj sobie gadu, a trzeba przecież znaleźć nazwy miast. A na przykład ta trzecia. Bo przyznam, że ja najszybciej znalazłam tą drugą. Nie wiem, tak może dlatego, że najkrótsza jest, tak jakoś akurat mi się szybko skojarzyła. A ta trzecia... Czy trzeba aż tak bardzo zmienić? Czy można by zacząć w ten sam sposób, czy się nie da? A może też gdzieś od tej gdzieś tam końcóweczki zacząć na przykład? No nie wiem, no muszą być wszystkie trzy
Nie, jeżeli masz dwa, ja wiem, że jesteś bardzo blisko, ale mnie to nie wystarczy. Muszą być trzy nazwy miast i tylko wtedy możesz się zgłosić po 500, więc ja też wiem, że nie każdy będzie miał tą cierpliwość, której teraz trzeba. Jesteśmy poddenerwowani, bo taki okres przedświąteczny, czy nie wiem, czy rodzina dotrze na miejsce, czy wszyscy się zbiorą. Różne rzeczy mamy na głowie, więc akurat jeżeli jesteś w stanie się skoncentrować, jesteś w stanie się skupić, masz te kilka minut czasu, może nawet mniej, bo może mniej ci trzeba, żeby odnaleźć te rozwiązania, to myślę, że naprawdę warto, bo to jest idealny moment, żeby zagrać. Nie każdy ma czas, żeby się przyłączyć do gry. A my zrobimy tak, nie mamy też dużo czasu. 2 minuty, by przyłączyć się do gry. Uwaga, start! 2 minuty, by rozwiązać ten konkurs. I szukamy, i kombinujemy z tymi literami tak, żeby tutaj znaleźć jakieś miasto. Nawet jeżeli wydaje ci się, że to jest jakiś bezsensowny zbytek liter, na pewno jest tam nazwa. Masz jedno? Super. Masz dwie? Fantastycznie, szukaj trzeciej, bo niecałe 2 minuty do końca trwania tego konkursu. Więc teraz mam nadzieję, pełna mobilizacja. I szukaj tych trzech nazw. Ja proponuję je sobie zapisać. Słuchajcie, bo są trzy nazwy. Ja dobrze wiem, jak to wszystko działa. Stres, adrenalina. Można w ostatniej chwili zapomnieć, o co tutaj w ogóle chodziło, jakie to było miasto. Więc ja proponuję sobie zapisać te trzy nazwy, a potem już tylko przejść do tej strony. 704-307-222 albo tutaj gwiazdka 73220. To są dwie drogi, które prowadzą do studia. A zostało ci, oficjalnie powiem, minuta 10. Minuta 10 sekund. Ja teraz nie przeszkadzam, tylko czekam na twój telefon. Poszukaj. Jeżeli nawet jeszcze nie masz tej trzeciej nazwy, to jeszcze możesz w ostatniej chwili ją dostrzec. I może akurat za pierwszym połączeniem od razu trafisz do mnie. 55 sekund. Niecała minuta, żeby rozwiązać ten konkurs. Dasz radę, na pewno dasz radę. Trzymam mocno kciuki, tylko trzeba się teraz skoncentrować. 40 sekund. No ci, którzy wiedzą, to jest ostatni dzwonek, żeby tutaj przyłączyć się do gry. Pół minuty. Zostało pół minuty, były 2 minuty, zostało pół minuty. 3 nazwy miast za 500 zł. Mam nadzieję, że są 3 nazwy. Dzień dobry. No dzień dobry. Witam serdecznie. Jak masz na imię? Konrad. Konradzie, jaka jest pierwsza nazwa? Katowice. Druga? Poznań. I trzecia? Wrocław. Pięknie. 500 zł należy do ciebie. Bardzo ci serdecznie gratuluję. Życzę wesołych świąt i wszystkiego dobrego. A teraz, jeżeli chcecie zobaczyć kogoś innego, kto jeszcze wygrał, to zapraszam. Zobaczcie, poznajcie jednego z naszych telewidzów. Cześć, nazywam się Adrian, jestem z Gliwic. W programie Granie na Śniadanie wygrałem 3500 zł, które dołożyłem mojej narzeczonej do samochodu. Zagrałem pierwszy raz i od razu trafiłem na otwartą linię. Naprawdę warto grać. Być może w najbliższym czasie spróbujemy jeszcze raz zadzwonić. Niedługo jest ślub. Pieniądze zawsze by się przydały. Natala, pozdrawiam. Słuchajcie, ja tu już przygotowuję kolejny konkurs. O, jest już przed nami dla was, więc mam nadzieję, że już macie jakieś pierwsze pomysły, dlatego że jak widzicie, to nie jest powtórka z alfabetu, to jest coś nowego. Słuchajcie, zmagam się z naszym magnesem, ale o jest, już mam przygotowaną tablicę dla was. I tak, zaczynamy od zwierzaka, który jest na literkę A. Albo B, albo C, albo D, E, F, G i tak dalej, aż do literki L. To ty wybierasz, które zwierzę podasz. Ale tylko jedno zwierzę na daną literę można podać, tak? Czyli tylko w tym momencie można zastanowić się, które zwierzę ewentualnie ci najbardziej odpowiada, a potem zgłosić się. 200 zł jest za pierwsze zwierzę. Czyli popatrz, nie żądam, żebyś podał mi konkretnie na przykład teraz na literkę A, tylko możesz sobie wybrać to zwierzę. Na przykład możesz mi podać zwierzę na literkę K, jeżeli akurat takie wymyśliłeś. Albo zwierzę na literkę G. Tylko że z biegiem czasu, zobaczcie, będzie mniejszy wybór. No to sprawdzamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. To jakie zwierzę mi pan poda? Anakonda. A na literkę A, to zaczynamy alfabetycznie. Super. Czyli w takim razie 200 zł dla pana. Serdecznie gratuluję, zapiszę. A my gramy o 300 zł już w tym momencie. Anakonda. Czyli mamy kolejną, o, nagrodę już rozdaną. I tak, zwróćcie uwagę, że literka A już została zabrana. Więcej zwierząt na literkę A już nie przyjmę.
W tym momencie już szukamy zwierzęcia na kolejną literę, więc jeżeli masz jakieś inne rozwiązanie, to zapraszam już teraz serdecznie, zanim ktoś inny też ci je podkradnie. Bo na przykład być może, nie wiem, przygotowałeś sobie zwierzę na literkę K, a za moment ktoś się może pojawić, kto właśnie tą literkę K zabierze i ona już nie będzie brała udziału w grze. A w tym momencie 300 zł i żadnych kopert, żadnych, jak widzicie tutaj, wybranych rozwiązań. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. To które zwierzę wpisujemy? Czapla. Czapla, tak? Może być. Na C zabieramy C. 300 zł dla ciebie. Czyli dziękuję również. Wesołych świąt życzę. Czapla. A my gramy już o 400 zł w tym momencie. Czyli A i C już są zabrane. Już więcej zwierząt na literkę C nie przyjmuje, więc trzeba już znaleźć jakieś zwierzę na inną literę zaczynające się. No to tak, popatrzcie. Mamy A, mamy C. Czyli teraz pozostało nam jeszcze kilka liter i to jest wyścig. Kto pierwszy zabierze daną literę, ten zabierze również nagrodę. A w tym momencie jest aż 400 zł do zabrania. Więc spora nagroda, spore pieniądze za dowolnie wybrane zwierzę. No na przykład na I. Wiecie co? Bo ja myślę, że to jest tak. Są popularniejsze literki i są takie, które są trudniejsze. Więc jeżeli pozabieracie te popularne literki, to może się okazać, że na niektóre będzie ciężko znaleźć jakieś zwierzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jakie to może być zwierzę? Gil. Gil może być jak najbardziej, czyli 400 zł dla ciebie. Zabieram literkę G, już jej nie ma. Uwaga. 500 za kolejne zwierzę. Zobaczymy, które to zwierzę będzie. Czyli była literka A już, C i G. Te są zabrane. No to jeszcze na przykład, może na literkę B na przykład zwierzę. Albo na literkę na przykład, o, na F też. O, na F by mi przychodziło do głowy akurat zwierzę. A sam widzisz, że prawda, niektóre literki są takie mniej popularne, jakoś nie od razu przychodzi do głowy rozwiązanie. Więc proponuję właśnie skupić się na tych, gdzie jest ci łatwiej, gdzie szybciej ci przychodzi do głowy rozwiązanie i szybciutko dzwonić, zanim te literki ktoś podkradnie. No to uwaga, przygotowane 500 i czekam na następne zwierzę. Była literka A, była literka C i literka G. Jakie może być następne? To istocie może być telefon za telefonem, nic nie stoi na przeszkodzie. W każdej chwili można odnaleźć otwartą linię. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jakie to może być zwierzę? Kot. I o tym samym też myślałam, przyznaję się. Gramy dalej, 1000 dla pani. Gratuluję serdecznie. A ty zagrasz już o 600 zł, czyli znowu nagroda podwyższona. No słuchajcie, te najprostsze odpowiedzi już znikają tutaj. Te najprostsze literki również zostały już zabrane, zajęte. No i robi się to coraz trudniejsze zadanie. Zostają te, powiedzmy, mniej popularne, mniej chciane litery. Ale mam nadzieję, że sobie i tak poradzisz. Jeszcze ich trochę jest do wyboru, popatrz. B, D, E, J. No może, no nie wiem, wydaje mi się, że te samogłoski typu E, I to trochę trudniej tutaj jest znaleźć jakieś zwierzę. Ale może się mylę, może akurat dla ciebie to jest łatwe zadanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. To którą literkę zajmujemy? Foka. F. I o tym też samym myślałam. Czytacie mi w myślach chyba. To tak, 600 zł dla ciebie, również wesołych świąt. A kolejna osoba zawalczy o 700 zł. Szczęśliwa siódemka jest. Foka. Czyli następna literka zabrana. Czyli anakonda, czapla, foka, kot. Takie były zwierzęta i takie litery również są zabrane. No więc tak, skoro, popatrzcie, co nam zostało? E, jakieś zwierzę na E można znaleźć. Zwierzę na I. Zwierzę na J. O, też tak średnio popularna literka, prawda? B, o, jeszcze nam B zostało. D, H oraz L, czyli H, zwróćcie też uwagę, że to jest samo H. No, tak różne rzeczy się mogą zdarzyć z tą literką H, więc trzeba zwrócić uwagę na ortografię. No, robi się coraz trudniej, ale też pieniądze są coraz większe. 700 zł do zabrania jeszcze przed świętami, jeszcze przed tym szaleństwem, które nas czeka w najbliższych dniach, więc myślę, że naprawdę warto jeszcze w tym momencie 2-3-4 minutki posiedzieć przed telewizorem przy kawie i wygrać takie pieniądze. No to jak? Ktoś jest gotów? Jest już następne zwierzę? No, no jedno się jeszcze jakieś znajdzie, prawda? Spokojnie. Może potem będzie jednak trudniej znaleźć, ale teraz, gdy masz do wyboru jeszcze ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 liter jeszcze do wyboru. Jeszcze się coś znajdzie. Zobacz, 7 liter, 700 zł. Jak pięknie się nam złożyło. Zewsząd siódemki szczęśliwe. No to kto będzie tym następnym szczęśliwcem, który zabierze nagrodę? Nie A, nie F, nie C, nie G, nie K. No trochę też tego już było. Dzień dobry.
O nie, ktoś nie wykorzystał szansy. Nie wiem, co się stało, ale wiem jedno. Ty w tym momencie masz kolejną szansę, żeby być może podać tą literkę, którą ktoś również też chciał podać. Czyli być może również chciał zabrać tą samą literę, o której ty myślałeś. Ja proponuję być teraz naprawdę szybkim, bo jak widzicie, tutaj w każdej chwili może trafić do nas zwycięzca. Czyli przypominam jeszcze raz, wybierasz sobie, którą literkę chcesz, tak? Może być J, może być L, te, które są wolne, bo jak widzicie, niektóre są już zapisane i tych nie używamy. Może być H, może być D. I podajesz mi nazwę, ale zwierzęcia, tylko i wyłącznie zaczynającą się od tej litery. No to sprawdzamy, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie może być rozwiązanie? Dzik. Dzik jest dziki i pasuje nam tutaj pięknie. 700 zł, gratuluję bardzo serdecznie. A teraz uwaga, uwaga. 1000 zł gwarantowane, jeżeli ktoś poda mi następne zwierzę. Dzik. O, proszę bardzo. Czyli dzik, kolejna literka zabrana, literka D. I jeżeli podasz mi następną, a jesteś osobą pełnoletnią, to w takim razie możesz w tym momencie już wykręcić mój numer telefonu, poszukać otwartej linii. Tylko pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za to, które nie połączy cię ze studiem, ale płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. No i ważna rzecz w tym momencie do wygrania 1000 zł za jedną nazwę. Może być na literę E, I, B, J, H oraz L. 5 liter nam zostało. Czyli musisz w obrębie tych 5 liter znaleźć jakieś zwierzę, które będzie warte 1000 zł, bo tyle właśnie zapłacę. Czyli tak, popatrzcie, było już A, było już C, było już D, G, F, K. Czyli te litery już są zabrane, na te litery nie możemy znajdować zwierząt. Trzeba znaleźć zwierzę na przykład na literkę J czy L. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Witam serdecznie, to jakie to zwierzę? Lama. Lama, może być lama, czyli jest 1000 zł dla pani. I to było ostatnie zwierzę w tym konkursie. A ja was zapraszam na następne zadanie. Kolejne wyzwanie przed nami. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzisz. Uwaga, uwaga! 1500 zł. To jest dopiero nagroda. Tylko że mieliście wyzwanie wcześniej, to teraz jest jeszcze większe wyzwanie. Cztery nazwy miast. Ale wam dałam zadanie, przyznam szczerze. No tak, z trzema było trudno. A z czterema... Nie wiem, jak to będzie, ale mam nadzieję, że sobie poradzisz. Jedno jest pewne. Nie zgłaszaj się z jednym, z dwoma, z trzema czy z czterema już możesz. I do wygrania, uwaga, 2000 zł. To jest moja wersja teraz oficjalna. 2000 zł do zabrania, jeśli podasz mi tutaj cztery nazwy miast. To spokojnie, popatrz, na przykład pierwszy pasek. Pierwsza nazwa. Mamy literki P-S-O-T-O. Psoto. Jakby zamieszać tymi literami, tak żeby powstało nam tutaj jakieś miasto. Psoto? Nawet nie brzmi jak żadne miasto. Psoto. Może nie trzeba tego tak czytać. Może to nas zupełnie właśnie na manowce weźmie. Słuchajcie, musimy jakoś to inaczej rozegrać. Może, a słuchajcie, a może przepisać te litery na przykład w przypadkowej kolejności. Nie tak jak teraz jest. Aż będzie nam to coś przypominało. Albo zaczynać od kolejnej literki. Może to na literkę T jest miasto. Może na O, może na P. No, jedno jest pewne. Trzeba mieć cztery nazwy miast, żeby zarobić 2000 zł. I ja od razu już teraz wam powiem, już teraz wiem, że to nie będzie zadanie dla każdego. Nie każdy będzie miał do tego głowy po prostu teraz. Ja zdaję sobie sprawę, wiem jak to jest. Że to jest taki strasznie gorący okres. Tyle rzeczy mamy na głowie, tyle rzeczy się dzieje. Więc nie każdy też będzie mógł się skupić, skoncentrować przez tak dłuższą chwilę, żeby to znaleźć. Słuchajcie, o, widzę tutaj już po zegarku, że tak powiem, po godzinie, że musimy się trochę sprężać wielkimi krokami. Zbliżamy się do końca programu, co mnie trochę martwi, bo mamy aż cztery nazwy do odnalezienia. I zastanawiam się, czy będzie taka osoba, która podoła temu zadaniu. Czy będzie taka osoba, która znajdzie tak szybko te cztery nazwy. Może trochę przedobrzyłam, może trzeba było dać dwie... No trzy to już było ciężko. Niedobrze, nic, zostajemy tak jak jest. Trudno. Dałam takie zadanie, takie będzie. Cztery nazwy miast i 2000 zł do zabrania. Po kolei systematycznie sprawdzaj, jakie to nazwy. Spójrz, a potem zadzwoń do mnie szybciutko. Jakie to mogą być nazwy?
No, 2000 zł może powędrować do ciebie, ale ja powiem szczerze, że nie mam czterech nazw. Szczególnie z jedną mam problem, zupełnie mi to nic nie przypomina. No nic, trzeba się jakoś zmobilizować, bo strasznie mało czasu nam zostało. Żeby się udało te wszystkie cztery nazwy. Dobrze, to jest to, to jest to. A co to jest? To jedno mi sprawia straszne problemy. Zupełnie nic nie przypomina. Jeżeli masz ukończone 18 lat, a masz 4 nazwy miast, ja wiem, że to jest szalenie trudne zadanie, w tym momencie to zobaczyłam, to 2000 zł teraz do odebrania właściwie chyba bez większych problemów, bez większej konkurencji. Więc ja jeszcze cały czas szukam tego. W międzyczasie już biorę nagrodę, bo może ktoś taki się znajdzie, ktoś zdąży po prostu. Jest tak, 1500, 1800, tak jest, 2000 zł. 2000 zł do zabrania, ale jeszcze cały czas mnie, no ja widzę ten napis, ja widzę, że to jest koniec programu, słuchajcie, ja nie jestem gotowa. Pozostaje mi wierzyć, że ktoś po prostu sobie poradził z tym zadaniem. Ta jedna nazwa tutaj strasznie dla mnie jest problematyczna, bo zupełnie mi się z niczym nie kojarzy. Słuchajcie, czy ktoś wie, co to jest? Co to jest za nazwa? Słuchajcie, no to już jest zegar. Ostatnie 3 minuty programu. No ja już więcej nie mogę tutaj czekać, ale bardzo ważny komunikat. Muszę usłyszeć odpowiedź, muszę odebrać telefon, zanim na zegarze będzie zero. Zanim minie czas. W momencie, gdy będzie zero i usłyszę ten dźwięk telefonu, nie odbiorę tego połączenia. Czyli tylko w momencie, gdy ta jedna sekunda jeszcze będzie, można jeszcze dzwonić. 3 minuty do końca programu. Uwaga. 3, 2, 1, start. Spokojnie, dam ci się zastanowić. Musisz zdążyć, zanim ten zegar pokaże zero. Przy zerze już się nie bawimy. Przy zerze już nie akceptuję odpowiedzi. Nie odbieram żadnego telefonu. Po prostu pokażę odpowiedzi. Ale jeszcze teraz 2 minuty i 40 sekund na to, żeby zadziałać, na to, żeby znaleźć tutaj miasta, 4 miasta. I ja nie wiem, no ja pewnie świetnie kojarzę, pewnie świetnie znam, ale akurat nie wiem czemu, zupełnie się tutaj zatrzymałam na jednym. Ja mam nadzieję, że tobie poszło lepiej. Ja mam nadzieję, że widzisz te 4 miasta. Bo nie każdy, zapewniam cię, je znajdzie. 2 minuty, 20 sekund do końca. Jeszcze jest szansa. Sporo, 4 miasta. Minuta 35 sekund do końca. Nie czekam do zera. Gdy będzie zero, nie odbieram telefonu. Czyli musisz zdążyć, zanim ten zegar pokaże zero. Zero oznacza koniec. Pokażemy wtedy odpowiedzi.
minuta, ostatnia minuta. 55 sekund. Ostatnia chwila. Jeżeli chcesz wygrać, to jest czas, żeby się zgłosić. Za chwilę może być za późno. 47 sekund. 40 sekund. 35. 30 sekund. 25. 20. 15. Nie zdążysz. 10. Szybciutko. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Dzień dobry. Halo? Halo. To poproszę o te cztery nazwy. To jest tak. Sopot. Tak. Łódź. Tak. Opole. Tak. Kalisz. O to chodziło. No Kalisz, faktycznie. 2000 złotych należy do ciebie. Jak masz na imię? Kasia. Kasiu, masz 2000 złotych. Życzę ci wesołych świąt. Wam wszystkim również życzę spokojnych, wesołych świąt. Do zobaczenia. Życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że upłyną w miłej rodzinnej atmosferze. Pa, pa.